Wspominamy dzisiaj to, co stało się 14 lat temu, kiedy odszedł z tego świata Jan Paweł II, nasz święty, wielki papież. Z myślą o Ojcu świętym, któremu tak bliska była właśnie nasza historia który był synem ziemi polskiej, ale także Szczególnie, synem tej części polskiej ziemi, która jest związana z tematem dzisiejszego spotkania, tego trudnego doświadczenia, tragedii, starcia między ludźmi, którzy mówią po polsku, którzy wyznają tego samego Boga i którzy zabijają swoich bliźnich, swoich nawet jeśli ich tak nie postrzegają rodaków. To jest doświadczenie galicyjskie, doświadczenie zaboru austriackiego. Ta nazwa Galicja nie kojarzy mi się z niczym dobrym, w odróżnieniu od tych, którzy z jakimś dziwnym sentymentem wspominają nieboszczkę, monarchię habsburską i Galicję jako jakiś mit. Raju utraconego, wielokulturowego, wspaniałego świata. To była w gruncie rzeczy bardzo smutna dzielnica i bardzo smutny czas w historii Polski, kiedy ta część, szczególnie ważna w naszych dziejach, którą nazywamy Małopolską, która jakby posiada się niżej w porównaniu z kolebką. Naszego państwa i naszej Wspólnoty Wielkopolską, ale bez której Polski wyobrazić sobie nie można. Małopolska przestała być Małopolską, a stała się za górami oddaloną niechcianą właściwie prowincją obcego imperium habsburskiego. To stało się już w roku 1772. I właściwie 70. Cztery lata później doszło do symbolicznie największej na pewno tragedii w, w całym okresie zaborów. Ten okres dla Galicji, jeszcze raz to powtórzmy, nie trwał 123 lata, jak dla większości ziem Polski etnicznej, ale trwał jeszcze 23 lata dłużej. Prawie 150 lat Galicja była pod zaborami. I to właśnie długotrwałe oddziaływanie obcej władzy, panowanie i dzielenie, dzielenie i rządzenie, zasada divide et impera, jest na pewno jedną z ważnych lekcji, jaką wyciągamy, jaką bierzemy pod uwagę. Kiedy wracamy pamięcią do tragedii Rabacji Galicyjskiej Rzezi Galicyjskiej, tej, która dokonała się w lutym roku 1846. Ktoś może powiedzieć, historia dawna, dawno opłakana, dawno zamknięta. Ale jednocześnie przecież wciąż odradza się w naszej Wspólnocie podział podział, w którym. Przeciwstawia się Panów i chamów. Dzisiaj, inaczej niż 170 lat temu w Galicji, duża część tych, którzy nazywają siebie Panami, a w każdym razie, którzy wyraźnie dają odczuć, że czują się Panami, w odróżnieniu od reszty, od chamów, od plepsu. Ta część samozwańczych, a czasem dziedzicznych, z pięknymi nazwiskami rodowymi, panów nie chce Polski, odcina się od Polski. Tak jak no, niedawno mieliśmy taki uderzający przykład, kiedy przecież potomek niezwykle historycznego, zasłużonego rodu Mejsztowiczów nie może pogodzić się z biało-czerwoną flagą jako symbolem obcej partii. Polskość to dla niego obca partia. Partia tych gorszych, Hamów. Ten smutny podział, który odradza się, jak widać, współcześnie, ale jakby w zmienionej, a nawet można powiedzieć odwróconej konfiguracji. Pozwala, a nawet w moim przekonaniu nakazuje, w każdym razie zachęca do tego, żeby spojrzeć na wydarzenia sprzed lat. Przeszło już 170, które miały miejsce w Galicji, z nowej perspektywy. Ale zanim to uczynimy, spójrzmy z takiej perspektywy, z jakiej spoglądano na tamtą tragedię podziału wewnętrznego w społeczeństwie, oczami tych, którzy doświadczyli tamtej klęski, którzy brali w niej udział i którzy bezpośrednio po niej ją oceniali. Spójrzmy na nią z perspektywy XIX wieku, początku wieku XX, z perspektywy Kornela Ujejskiego, który utrwalił pamięć o rzezi galicyjskiej w swoim chorale. Tam padły te słowa, których tempi dziennikarze III Rzeczpospolitej nie zrozumieli, no bo nie znają polskiej literatury. Te słowa, które zacytował kiedyś prezes Kaczyński, inni szatani, tam byli czynni. To właśnie jest mowa o rzezi galicyjskiej w Chorale Ujejskiego, napisanym tuż po roku 1846. I tam pada to rozumne wezwanie, o rękę kasz panie, nie miecz, prawda? A więc wezwanie, by nie skupiać. Wrogości, chęci zemsty, nienawiści na tych, którzy wykonali bezpośrednio tę rzeź, ale by zrozumieć mechanizm i tych, którzy tym mechanizmem próbują sterować, nienawiści i podziału wewnątrz społeczeństwa polskiego. A więc spróbujmy spojrzeć z perspektywy ujejskiego i z perspektywy, którą za chwilę przedstawię nieco obszerniej, najmądrzejszego. Analityka, jeśli można użyć takiego niezgrabnego terminu, polskiej duszy narodowej, ale także tego, co w tej duszy zostawiło głęboką bliznę, czyli właśnie rabacji galicyjskiej. Mam na myśli Stanisława Wyspiańskiego i jego wesele, gdzie wspomnienie roku 1846 i sam konflikt społeczny dzielący Polaków na Różne przeciwstawne obozy jest jedną z najważniejszych osi interpretacji tego arcydramatu narodowego, czyli Wesela. A więc to także będzie jeden z przewodników naszej, jeżeli można tak powiedzieć, wędrówki w stronę polskiego jądra ciemności, bo tym jądrem ciemności narodowej niewątpliwie dla nas było doświadczenie w XIX wieku, w każdym razie doświadczenie rabacji galicyjskiej. Jaki jest Początek tej opowieści XIX-wiecznej o, o tym, co stało się w Galicji, w Tarnowskiem w lutym roku 1846. Otóż spoglądano na to doświadczenie z perspektywy, którą można by nazwać złotą legendą polskiej walki o niepodległość. Ta legenda zaczyna się gdzieś pewnie akurat w tym aspekcie, który nas interesuje. W roku 1794 Polska już traci nie tylko niepodległość, bo tę utraciła wcześniej, ale traci resztki swojej państwowości. Już jest po drugim rozbiorze, właściwie wiadomo, że ten kadłubek, który został po dwóch rozbiorach, nie ma szans się utrzymać i że za chwilę nastąpi trzeci. I wtedy buntują się Polacy, samoorganizują, wybucha insurrekcja kościuszkowska. Tuż przed jej zawiązaniem ma miejsce tu w Warszawie premiera krakowiaków i Górali Wojciecha Bogusławskiego. A tam przecież jest w tej śpiewogrze, w tej pierwszej narodowej operze, jak chcą niektórzy, opisana zgoda polskiej, jeszcze tak się nie nazywała, inteligencji studenta z Krakowa z chłopami. E, Okolicznych wsi, którzy razem chcą sięgnąć po godność, po wolność. To oczywiście jest w trochę zawoalowanej formie, bo przecież to jest Warszawa pod rządami ambasadora Igelsztremma, gdzie odbywa się ta premiera Krakowiaków i Gurali, ale wezwanie jest bardzo czytelne. Elity, można powiedzieć, intelektu nie, nie chodzi tylko o elity stanowe mają połączyć się z masami chłopskimi we wspólnym dążeniu do wydźwignięcia się z upodlenia, upodlenia, którym jest niewola. I to hasło z krakowiaków i górali ma przecież za swoją scenerię mogiłę, wieść pod Krakowem, w stronę wschodnią od rynku krakowskiego. Jakieś 50-60 kilometrów od tych miejsc, gdzie 50 Dwa lata później rozegra się właśnie dramat rabacji galicyjskiej, a więc to jest prawie w tym samym miejscu, gdzie później chłopi będą piłą różnęli swoich panów. Jak to się stało? No, zaczynamy od pięknego wezwania, żeby chłopi poszli z tą lepszą częścią polskiej szlachty, tą, która chce walczyć o sprawę niepodległości narodowej, razem w tej walce wzięli udział. Wsparli ją swoją masą, siłą swojej liczebności, w zamian otrzymując obietnice wyzwolenia. I zaraz zaczyna się powstanie Kościuszkowskie, które przynosi symboliczne, można powiedzieć, wypełnienie tej nadziei. Naczelnik w chłopskiej Sukmanie, Bartosz Głowacki, obdarzony nazwiskiem i Wolnością za poprowadzenie do ataku na moskiewskie armaty pod Racławicami oddziału chłopów, kosynierów. Ci kosynierzy, naczelnik chłopskiej Sukmanie, to jest jakby symbol nowej Polski, która świta Polski, która będzie mogła wywalczyć niepodległość, dlatego, że nie będzie ograniczona tylko do jednego szlacheckiego stanu, ale zakorzeni się w ludzie, można tak powiedzieć. To jest pierwszy rozdział tej złotej legendy, kiedy mówię legenda, nie mam na myśli nieprawdziwości tego obrazu, bo przecież Bartosz Głowacki istniał naprawdę. Krakowiacy i górale naprawdę mieli tutaj swoją premierę. Kościuszko naprawdę myślał intensywnie i swoim uniwersałem połanieckim starał się zrobić coś bardzo konkretnego dla chłopów, dać im własność, tym, którzy dołączą do walki o niepodległość. Ale jednocześnie jest to jakby złota legenda, bo zapisuje się w dziełach literackich, dziełach artystycznych jako pewnego rodzaju ideał, do którego trzeba stale nawracać. Z szlachtą polską, polski lud, jak powie kilkadziesiąt lat później Zygmunt Krasiński. To była istota tego ideału. W walce oczywiście o wspólną sprawę, o wspólną wolność, o Polskę, tę Polskę, której już nie chcieli, porzucili ją zrezygnowani, targowiczanie i której dzisiaj w XXI wieku też już nie chcą panowie, niektórzy panowie. Otóż ta pierwsza symboliczna Można tak powiedzieć, symboliczna scena związana z rokiem 1794 ma rychło w tej Złotej Legendzie swoje kontynuacje Legiony Dąbrowskiego trzy lata później się zaczynające we Włoszech. Tworzone oczywiście w oparciu o zawodowych oficerów niemal wyłącznie szlacheckiego pochodzenia, ale kto tworzy tę masę żołnierską? No chłopi, chłopi z Galicji właśnie, bo to przecież oni jako wzięci do niewolę żołnierze Cysorza, używam tutaj tego określenia tak właśnie utrwalonego w galicyjskim języku. Ten Cysorz we Widniu, czyli cesarz austriacki, który dziesiątkami tysięcy bierze do wojska chłopów ze swojego rezerwuaru, nowego rezerwuaru mięsa armatniego na północnych rubieżach, czyli z Galicji, traci część tego rezerwuaru w przegranych walkach z Francuzami we Włoszech, i chłopi decydują się walczyć teraz pod sztandarami legionów, pod hasłem, które znów wchodzi do tej złotej legendy. Hasłem legionów ludzie wolni są braćmi. To jest hasło legionów. Ludzie wolni, a więc chłop, który walczy w legionach, staje się także człowiekiem wolnym. Wiemy, że historia tych legionów nie jest wcale taka tylko złota nie jest taka jednoznacznie szczęśliwa. Choć wydawało się kilkakrotnie, że taki happy end przychodzi, ale były też gorzkie rozczarowania jak pokoje zawierane przez Napoleona zaborcą z Austrią kosztem właśnie tego polskiego żołnierza, jak doświadczenie legionistów na Santo Domingo na drugiej półkuli, gdzie służyli w wojnie kolonialnej francuskiej przeciwko tamtejszym niewolnikom. ale no ale doszli, doszli do księstwa warszawskiego, do jakiejś namiastki państwa polskiego. Ta namiastka, znów to podkreślmy, gości na terenie Galicji zaledwie przez dwa i pół roku. No bo Galicja została do księstwa warszawskiego włączona dopiero w 1809 roku, część Galicji, Galicja Zachodnia. I była tam przez dwa i pół roku. Całą resztę od 1772 roku okupują Austriacy. A więc to jest króciutki epizod, a cały czas trwa bardzo długa już dominacja austriackich urzędników, habsburskich urzędników, którzy wprowadzają tam swoje porządki. To ta nadzieja niepodległości, niepodległego państwa, które może poprawić los chłopów, które może w ogóle coś zmienić i które w ogóle coś znaczy, dobrze czy źle, ale coś znaczy, ta nadzieja trwała zbyt krótko, żeby utrwalić się w mentalności już drugiego i trzeciego pokolenia chłopów, które żyło pod Cysorzem w Galicji. Tu było inaczej, bo tutaj było Księstwo Warszawskie, a zaraz potem było jednak obdarzone bardzo szeroką autonomią Królestwo Polskie. Owszem, pod rosyjskimi, można tak powiedzieć, bacznymi oczami senatora Nowosilcowa, ale wszyscy urzędnicy byli Polakami, ale wszędzie tu się mówiło po polsku, nie po niemiecku, jak w galicyjskich urzędach. I wszędzie tutaj brzmiało słowo Polska jako odniesienie dla państwa Królestwo Polskie, a tam Imperium cesarza, który rezyduje w Wiedniu i który ma urzędników mówiących po niemiecku. Podkreślam tę różnicę, żebyście się państwo wczuli w specyfikę Galicji. Galicja była najgorszym z zaborów. Do roku 1866 to było poza wszelką dyskusją. Pod zaborem rosyjskim czy pod zaborem pruskim, do 1866 roku było zawsze dużo lepiej Polakom, Polskości i chłopom niż pod zaborem austriackim. Otóż e, wracam teraz do tej złotej legendy, a więc. No, trwa walka, ona nie została wygrana. Księstwo Warszawskie zostało po kilku latach zlikwidowane przez zwycięską armię rosyjską, i te nadzieje przenoszą się w stronę Królestwa Polskiego. Powstanie listopadowe trwa tylko kilka miesięcy, nie zdążyło zająć się poważnie sprawą chłopską. Oto są słuszne pretensje już na emigracji pod adresem. Można tak powiedzieć, politycznych przywódców powstania listopadowego, ale przecież konspiracje, które trwają dalej, próbują organizować dalej walkę o niepodległość Polski. Już po doświadczeniu powstania listopadowego, wszystkie się zgadzają co do tego, że trzeba wciągnąć chłopa, masy chłopskie do walki o niepodległość, bo inaczej żadne następne powstanie się nie uda, na pewno. To, już, to jest już wiedza, można tak powiedzieć. Powszechna wśród tych, którzy chcą Polski, którzy chcą Polski odbudowanej, wolnej, niepodległej i silnej. Ona musi być silna razem z tą najliczniejszą grupą społeczną chłopską. Ale jak to zrobić? Tu jest tragiczny dylemat, w pewnym sensie, polskiej walki o niepodległość w XIX wieku. Szlachta, ziemianie to znaczy ta bogatsza część szlachty której niemała część bierze udział w tym ruchu niepodległościowym, jest rdzeniem polskiego ruchu patriotycznego, to jednocześnie ma od pokoleń, od wielu pokoleń poczucie, że ziemia jest jej, że jeżeli wyrzeknie się tej ziemi, przekaże ją chłopom, to jakby zniweczy dziedzictwo wielu pokoleń swoich przodków. Nie tylko straci własny majątek, ale w pewnym sensie zdradzi wielopokoleniową spuściznę. Skaże na także niedole setki, czasem tysiące w większych majątkach ludzi, którzy żyli, tworzyli, można tak powiedzieć, nie tylko ekonomiczny, ale społeczny mikrokosmos dworu, tych wszystkich zarządców, no, rozmaitą służbę, jaka funkcjonowała przy dworze. Nie była to taka łatwa operacja, powiedzieć, w imię moralnych i politycznych przesłanek, które każą wyzwolić chłopa, by uczynić go można tak powiedzieć narzędziem walki o polską niepodległość, świadomym już narzędziem, nie tylko narzędziem, ale świadomym by także z aktorem tej wielkiej sceny narodowej. Zderzała się właśnie z tymi kwestiami, o których powiedziałem przed chwilą. Nie było łatwo rozstrzygnąć ten dylemat. On rozstrzygał się w toku walki, gdzie w imię sprawy narodowej jednak obiecywali przywódcy tej sprawy narodowej, że tej reformy dokonają i mieli tego wolę. Potrzeba było tylko wygrać powstanie, żeby tę wolę zrealizować. Taką wolę na pewno mieli twórcy konspiracji przychodzących do kraju z emigracji, z wielkiej emigracji, Towarzystwo Demokratyczne Polskie. I tu następny, można tak powiedzieć, ważny rozdział, nie wiem czy złotej legendy, ale na pewno ważny rozdział historii także symbolicznej historii spotkań polskości walczącej o niepodległość od zaborców z problemem chłopskim. Tym symbolem była postać księdza Piotra Ściegiennego, który. Na terenie Lubelszczyzny w roku 1844 w ramach przygotowań do, przez konspirację, właśnie tworzoną przez Stowarzyszenie Ludu Polskiego, a potem TDP, czyli Towarzystwo Demokratyczne Polskie, chciał poruszyć chłopów. Księdzu było stosunkowo blisko do chłopa, księdzu pracującemu na wsi, wczuć się w tę mentalność, zwłaszcza jeśli sam z chłopów pochodził. I próbować do tej mentalności chłopskiej dostosować apel, apel, który połączy ideę niepodległości, walki o wolność z wyzwoleniem społecznym chłopów. I to w formie no właśnie takiej religijnej e, tego apelu e, przyniosło pewnego rodzaju sukces konspiracji księdza Piotra Ściegiennego. Setki chłopów zaangażowało się w przygotowanie tego wystąpienia, które miało być częścią dużego powstania zaplanowanego przez, e, przez centralizację tych konspiracyjnych e, tworów, jakie, jakie działały wtedy w Królestwie Polskim. Ale został wydany ksiądz Piotr Ściegienny przez jednego ze szlacheckich współpracowników spisku. I skazany na karę śmierci, zamienioną mu na 25 lat katorgi przez, przez cara Mikołaja I wszedł jakby do tej złotej legendy jako męczennik. Wróci po tych 25 latach ze wschodniej Syberii jako człowiek właściwie już starzec, złamany tym trudem. Nie złamany w sensie moralnym, ale już niezdolny do żadnego działania. Ciekawa jednakże i warta przytoczenia jest chyba uwaga, jaką poczynił w momencie aresztowania księdza Piotra Ściegiennego sam car Mikołaj. Proszę posłuchać. Dwie rzeczy mi się podobają. Pierwsza, że szlachcic, y, że, przepraszam, y, pierwsza, że szlachcie zagraża niebezpieczeństwo ze strony chłopskiego powstania, a zatem musi trzymać z nami, to jest z rosyjską władzą. A druga, że szlachcic denuncjuje ksiądza, księdza, przepraszam. O to chodziło władzy obcej, żeby różne grupy społeczne w Polsce zwarły się ze sobą we wzajemnej walce i podzieliły głębokim murem wzajemnej nieufności. Najbardziej cieszyło Mikołaja to, że te dwie grupy społeczne, w których najgłębsza była świadomość narodowa, i najwyższy wskaźnik jeśli można tak nieładnie powiedzieć, udziału w walce o niepodległość, czyli księża i szlachta, w tym akurat przypadku no, znaleźli się po dwóch przeciwnych stronach, szlachcic doniósł na księdza. Ale jeszcze ważniejsze dla Mikołaja było to, że przestraszeni ruchem chłopskim ziemianie, szlachta posiadająca własność ziemską wybiera wybierają. E, Raczej lojalność wobec cara, który ma swoich stójkowych, ma swoje wojsko i może obronić przed chłopem tę własność szlachecką. To jest ta, może za duże słowo diaboliczna, ale na pewno złowroga dla celu polskiej walki o niepodległość sytuacja, jaką. Precyzyjnie opisuje radość cara Mikołaja I. To nieudane powstanie w 1844 roku nie hamuje jednakże przygotowań do dalszej walki, przygotowań, w których wracają ciągle te echa wspomnień z powstania Kościuszkowskiego, marzenie o tym, że uzbroi się 200 tysięcy kosynierów, i teraz, mimo że nie będziemy mieli Armat, może ani nie będziemy mieli Karabinów, ale tymi kosami zakłujemy wrogą armię. Czy to będzie armia pruska, czy rosyjska, nie ma znaczenia, czy austriacka masa chłopska, jeśli powstanie, jeśli schwyci za kosy, wypędzi wroga z kraju. Były teksty teoretyczne, przygotowujące koncepcję wojny partyzanckiej. Pierwsze właściwie takie nowoczesne teksty. O wojnie partyzanckiej z wykorzystaniem właśnie grup chłopskich kosynierów ich autorem był jeden z członków tej konspiracji 1844 roku Henryk Kamieński wybitny myśliciel polityczny ekonomista i socjolog i jednocześnie razem z tymi przygotowaniami do wybuchu powstania Tworzy się wtedy właśnie w połowie lat 40. XIX wieku druga droga, której nie nazwałbym alternatywną, ale uzupełniająca droga do niepodległości. Można byłoby ją nazwać okrężną. Dlaczego? Ta pierwsza droga, droga powstańcza zakładała, no porwiemy do walki chłopów, sami zmobilizujemy się na tyle, Ci, którzy są już świadomymi Polakami w tym momencie, że pokonamy wroga jednym zrywem, powstaniem, tak czy inaczej zorganizowanym. Bez walki się nie obejdzie. Druga droga niejako tworzyła się w wyobraźni jej, można tak powiedzieć, inżynierów. Na podstawie doświadczeń przegranych powstań. No do tej pory nie udawało nam się wygrać powstań, więc może trzeba lepiej, dłużej się do nich przygotować. W jaki sposób? No w taki, żeby wzmocnić siły społeczne, które kiedyś, nie teraz, ale kiedyś będą mogły o Polskę wystąpić: prężniejsze, mocniejsze, lepiej wyedukowane, zasobniejsze. W roku 1843 na łamach czasopisma wydawanego w Poznaniu, bo wtedy Wielkopolska zabór pruski był najbardziej wolnym ze wszystkich trzech zaborów akurat, w czasopismie wydawanym przez Karola Libelta, August Cieszkowski opublikował artykuł, w którym pierwszy raz użył określenia praca organiczna. To był rok 1843. Czasopismo się też rok nazywało a data była 1843. I wtedy po raz pierwszy pojawia się to hasło nie jako alternatywa dla powstań, ale właśnie jako mądre przygotowanie do skutecznej walki o niepodległość. I co tam jest na pierwszym planie? A no właśnie wzmocnienie organizmu narodowego, bo o to chodzi w tej metaforze organiczna, chodzi o organizm narodowy. Trzeba wzmocnić ten organizm przez edukację, czyli szlachta. I ludzie wykształceni inni, za chwilę o nich powiem, powinni poświęcić siebie swój czas na zwrócenie się do ludzi prostych, do chłopów i do rzemieślników w miastach, by podnieść nie tylko ich kwalifikacje, ale także podnieść ich świadomość narodową. Właśnie zacząć ich uczyć przygotowywać pokazywać, że. Warto być wolnym i że wolnym można być jako obywatel najpiękniej we wspólnocie polskiej. Ale to wymaga czasu, wymaga pracy, wymaga wielu lat przygotowania. To właśnie rozumiał, o tym mówił Cieszkowski. I oczywiście wkrótce w Poznaniu rozwinie się już wcześniej naturalnie występująca jeszcze bez tej nazwy praca organiczna w postaci rozmaitych kas zapomogowych dla chłopów właśnie, żeby mogli lepiej radzić sobie z codziennymi trudnościami życia ekonomicznego, rozmaitych szkół dla rzemieślników, rozmaitych form współpracy społecznej, międzystanowej, poprzez którą właśnie łatwiej będzie przekonać do tego ludzi z niższych stanów, że tworzą jedność, wspólnotę z tymi wyższymi. Wyści panowie nie będą się odcinali, ale zejdą do tych niższych, nie od razu, żeby ich porwać do kosy, ale żeby ich we współpracy, współdziałaniu nauczyć, że Polska to jest wielka rzecz. W następnym roku, 1844, w tym samym czasopiśmie, rok, tylko że już pod datą 1844, w Poznaniu, Karol Libelt, redaktor tego właśnie czasopisma, opublikował inny artykuł, który dał początek innemu, jeszcze w pewnym sensie ważniejszemu, bardziej uniwersalnemu pojęciu inteligencja. Pierwszy raz użył w tym artykule w 1844 roku pojęcia inteligencja. Nie było jeszcze żadnej inteligencji rosyjskiej, to słowo w języku rosyjskim pojawi się dopiero w latach 60. Pojęcie inteligencji jako grupy społecznej, nie jako pewnego aspektu pracy umysłowej, ale jako grupy społecznej, rodzi się właśnie w polskim języku pod piórem Karola Liberta w roku 1844. Rodzi się z pewnym specyficznym znaczeniem. Otóż inteligencja nie jest tylko grupą określoną przez wykształcenie, ale jest także grupą określoną przez swoją misję. I tą misją, nie jest znowu tutaj pewna różnica z formułą inteligencji, jaką rozwiną Rosjanie, kilkanaście lat później. Nie jest walka społeczna, nie jest pobudzanie do rewolucji, ale jest właśnie walka, a raczej praca bardziej niż walka, na rzecz wyzwolenia narodowego, na rzecz działania w interesie całego narodu, którego podstawą jest. Lud, chłopski lud, wciąż jeszcze w większości ogromnej. A zatem inteligencja ma stanąć na czele tej pracy, ma ją zorganizować, ma poprowadzić tę pracę organiczną. To jest jej obowiązek, o tym pisze Karol Libelt. Tak się zaczyna ta droga okrężna, powiedziałbym, do niepodległości przez stowarzyszenia, inicjatywy społeczne, szkoły, uczenie. Czytania i pisania chłopów po polsku, bo przecież w pruskiej szkole, w rosyjskiej, ani zwłaszcza w austriackiej, wtedy nikt ich po polsku nie uczył. Ani też często nikt ich w ogóle czytać i pisać nie uczył, więc trzeba było społecznym ruchem tę umiejętność wprowadzającą do polskości, umiejętność odczytania polskiej kultury wprowadzić. Te wszystkie działania wtedy się zaczynają, wtedy się konceptualizują, zaczynają być jakoś wyrażane jako pewien program. Ale niecierpliwi, gorączkowi liderzy tej pierwszej ścieżki, drogi, można tak powiedzieć, frontalnego ataku walce o niepodległość, nie próżnują. Karol Liebel zresztą jest na obu tych ścieżkach obecnych, ten twórca pojęci inteligencji, ponieważ jest jednocześnie jednym z przywódców konspiracji, która miała zacząć wielkie Powstanie Ogólnonarodowe w 1846 roku. Powstanie było bardzo źle przygotowane kompromitująco, zawstydzająco źle przygotowane. Nie ma co udawać, że wszystkie nasze działania konspiracyjne, że cała walka o niepodległość była Pasmem y, powiedziałbym, działań zawsze nie tylko szlachetnych, ale również racjonalnie poprowadzonych. Tutaj tej racjonalności bardzo brakowało. Nieudolnie prowadzona konspiracja łatwo została wykryta, i kilka dni przed planowanym terminem wybuchu, którego centrum miało być w Wielkopolsce, no bo tam były najlepsze warunki, tam było najswobodniej stosunkowo. Cała ta konspiracja w Wielkopolsce została wyłapana na czele z mianowanym na przywódcę, dowódcę wojskowego Ludwikiem Mierosławskim. Wyjątkowo nieudanym, nieudolnym przywódcą, który wielokrotnie później się jeszcze skompromituje przegranymi walkami. Mieliśmy i takich niestety w swojej historii dowódców walki niepodległościowej. Nie wszyscy byli udani. A więc. Wszyscy są aresztowani w Wielkopolsce, cała ta grupa kierownicza, blisko 200 osób trafiają do więzienia w Berlinie. No ale w Krakowie, w zaborze austriackim trwają przygotowania. Kraków przypomnę wtedy jeszcze był no, swoimi resztkami, tak zwaną Rzeczpospolitą Krakowską, formalnie wolną, ale faktycznie już pod pełną kontrolą zaborców. i tam, właśnie w Galicji, przygotowania do powstania nie zostają zahamowane, ale zgodnie z planem na 21-2 lutego, na noc 21-2 lutego 1846 roku, ruszają te przygotowania pełną parą. Austriacy jakby prowokowali wybuch tego powstania, ponieważ najpierw prowadzili swoje wojsko do Krakowa, a 21 lutego wycofali je z Krakowa, jakby. Mówili, proszę bardzo, teraz możecie zająć sobie Kraków dla waszych poczynań powstańczych, i my was wszystkich wyłapiemy, wytłuczemy. To była klasyczna prowokacja. Tak wyglądało zachowanie wojska austriackiego, które jakby zostawiło scenę główną w starej stolicy Polski do działania powstańczego. I rzeczywiście uformował się rząd narodowy w Krakowie na czele z Janem Tysowskim, ogłosił bardzo radykalny manifest ogłaszający, czy, czy przepraszam, yy, no, wyrażający wolę wprowadzenia bardzo daleko posuniętych reform społecznych. To jest nadania pełnej własności chłopom, którzy wezmą udział w powstaniu, w największym skrócie i uproszczeniu. A więc chłopi mieli nie tylko uzyskać wolność, ale i własność pełną. Ale zanim jeszcze wybuchło to powstanie, władze austriackie poinformowane o nim wcześniej, przez, no, przecież wiedziały, że już zostało ono wykryte w Wielkopolsce, mieli swoich, że tak powiem, donosicieli starostowie Austriacy, rezydujący w swoich urzędach powiatowych w całym tym obszarze Galicji. I już 16 lutego, czyli sześć dni przed planowanym wybuchem powstania, starosta austriacki w Tarnowie, Brainl, zwołał na radę chłopów takich znaczniejszych, których znał, bo już od bardzo dawna był tym starostą w Tarnowie, od wielu lat, a zatem znał tych co aktywniejszych chłopów. I zalecił im wyłapywanie. Powstańców, donoszenie, gdzie gromadzą się, gdzie mogą przechowywać broń i dostawianie ich do cyrkułu, czyli do urzędów policyjnych. Jakby inicjatywa wychodzi od władz austriackich, by wykorzystać chłopów do zduszenia w zarodku tej akcji. Akcja trwa rzeczywiście niedługo i kończy się żałośnie, bo powstanie zaczęło się 22 lutego, a już praktycznie rzecz biorąc 3 marca jest po powstaniu. 9 dni trwało to powstanie. Nie udało się nie tylko porwać chłopów, ale powstanie łączy się nierozerwalnie od tej pory w naszej pamięci właśnie z rabacją galicyjską. Jak do niej doszło? Co się wtedy stało? Otóż rzeczywiście w momencie wybuchu powstania, grupy chłopskie zaczęły głównie na terenie Tarnowskiego, wyłapywać powstańców, pustoszyć dwory i zabijać ich mieszkańców. Dzisiaj, według najostrożniejszych szacunków, ten temat jest dość dokładnie zbadany przez historyków, mówi się o tym, że zginęło w wyniku pogromów dokonanych przez chłopskie grupy na dworach. Szlacheckich zginęło nie mniej, na pewno nie mniej, może trochę więcej niż 1200 osób. 500 dworów zostało splądrowanych. Jest to wydarzenie dlatego tak ważne, bo było bezprecedensowe. I tu warto zastanowić się od razu nad tym fenomenem. Nie było w historii Polski żadnego powstania chłopskiego. To jest w pewnym sensie dziwne, szokujące. Jeżeli tak źle było w pierwszej Rzeczpospolitej chłopom, dlaczego nie było powstania chłopskiego? Oczywiście było powstanie Chmielnickiego, które na Ukrainie można interpretować jako powstanie chłopskie, ale tam obok kwestii społecznej, na pewno bardzo ważnej, była istotna kwestia religijna, prawosławie było dodatkowym paliwem Dodającym, że tak powiem, energii temu powstaniu, wielkiemu strasznemu powstaniu 1648 roku, to, co u nas próbowano rozdmuchać w PRL-u jako powstanie Kostki Napierskiego, było no, zupełnie śladowym echem, nieporównywalnym z siłą tego powstania, które działo się na Ukrainie w tym czasie. Były wielkie powstania chłopskie w Niemczech. Bauernkrieg w XVI wieku, kilkakrotnie zresztą wznawiające się. Były wielkie powstania u naszych południowych sąsiadów, w Górnych Węgrzech, czyli na Słowacji, na Bukowinie, tej, no jakbyśmy to dzisiaj w uproszczeniu powiedzieli, rumuńskiej, niegdyś do Rzeczpospolitej należącej. Były oczywiście ciągle powtarzające się powstania chłopskie na terenie Rosji. Były żakerie we Francji, były w Anglii powstania chłopskie, a w Polsce nie było powstania chłopskiego. No jakkolwiek będziemy to interpretowali, jest to fakt historyczny. I nagle pojawia się w roku 1846 tak dziwny, szokujący wybuch i to nie tak, jak można było się spodziewać w Galicji Wschodniej, gdzie są ruscy chłopi, prawosławni, gdzie tworzy się już, zaczyna się tworzyć Program, można tak powiedzieć, nowoczesnego narodu ukraińskiego, tworzony przez tamtejszą elitę religijną, czyli przez księży unickich i prawosławnych, przede wszystkim unickich. Ale tam nie ma pogromów, dworów. Tam owszem, doszło do krótkiej walki powstańczej, szybko zdławionej. Teofil Wiśniowski został. Przykładnie stracony przywódca tej walki, w Lwowie, szybko została ona zdławiona. Powstanie chłopskie koncentruje się na ziemi czysto polskiej, w Tarnowskim. Skąd się to bierze? Dlaczego wtedy wybuchło? No, Wytłumaczenia, jakie wtedy zaczęto tworzyć wobec tego szoku, były następujące: pierwsze, no, Wyzysk społeczny przez wieki nagromadzony eksplodował po prostu w pewnym momencie. To jest potwierdzenie tej tezy, że musimy coś wreszcie zrobić dla tych chłopów, dać im coś realnie, żebyśmy mogli cokolwiek od nich chcieć dla sprawy narodowej, dla sprawy polskiej. To jest ta demokratyczna interpretacja. Jakub Szela. Jeden z liderów tej rabacji galicyjskiej, dwa słowa o nim za chwilę jeszcze powiem, był interpretowany w tej tradycji jako, można powiedzieć, chłopski Spartakus. No, stoi na czele słusznego w pewnym sensie buntu, protestu. To nie jest interpretacja dopiero z PRL-u, to jest interpretacja, która już wtedy się pojawia. No rzeczywiście, mieli powody jednak społeczne, żeby wreszcie się zbuntować. Czekali na uwłaszczenie, wciąż jeszcze niezrealizowane w Galicji. Czekali na zakończenie pańszczyzny, ciągle jeszcze odrabianej w Galicji. A więc musimy to skasować musimy uderzyć się w piersi i zrozumieć, że to nasza wina, nasza, czyli tych elit narodowych. Ale jest druga interpretacja, która od razu się pojawia z równą siłą. Skoro właśnie nie było gdzie indziej tych powstań, ale tu wybuchły w takim momencie, to znaczy. Nie, że tylko kwestie społeczne stały tutaj u podłoża tej strasznej rzezi, ale inni szatani byli tam czynni. To znaczy, że to austriacka intryga intryga zaborcy, który chciał przeciwstawić chłopa Polsce. I ta intryga się powiodła. Doraźnie wtedy od razu tworzono takie legendy, które nie zupełnie znajdują potwierdzenie w historycznej rzeczywistości, to znaczy, że Szela dostał jakiś medal od cesarza za zorganizowanie tej rzezi, że starosta Brain płacił 10 talarów za zabitego szlachcica, a 5 talarów za żywego, przywiezionego do cyrkułu. Tak nie było, ale prawda historyczna nie jest. Bynajmniej oczyszczająca dla strony austriackiej. Rzeczywiście strona austriacka, a konkretnie niektórzy jej funkcjonariusze w Galicji starali się pobudzić chłopów do walki z polskością, z polskim ruchem narodowym. O ile nie było żadnej z góry obietnicy, że będziemy płacić za zabitego szlachcica polskiego, powstańca, to jednak starosta Brainley i inni jemu podobni wypłacali. Różne pieniądze, na ogół nie tak duże, za dostarczanie tych nieszczęsnych zwłok lub y, skrępowanych, pobitych, poturbowanych mieszkańców dworów do cyrkułu. Więc pieniądze były płacone, choć nie tak duże i nie były z góry obiecywane za te rzeź. Nie było medalu żadnego dla Jakuba Szeli, ale spotkało go coś innego. Człowiek, który jednak na pewno. Stał się symbolem tej rzezi i który na pewno poprowadził grupę chłopską do zamordowania co najmniej 23 osób. Ta jego grupa chłopska. On sam był ze smażowej koło Pilzna i spierał się z miejscowym dziedzicem Boguszem od kilkudziesięciu lat. Więc doprowadził do wymordowania całej rodziny Boguszów, praktycznie rzecz biorąc, tam z bardzo nielicznymi wyjątkami. Ktoś taki nie został ukarany. No, w każdym państwie praworządnym ktoś taki musiałby ponieść jakąś karę. W Austrii nie tylko nie został ukarany, ale został wynagrodzony. Ostatecznie dostał od cesarza Ferdynanda I. 30-morgowe, czyli mniej więcej 17-hektarowe, duże gospodarstwo na Bukowinie. No właśnie z dala od na tej Bukowinie, właśnie, która dzisiaj jest częścią Rumunii, z dala od Galicji, żeby mógł sobie swobodnie tam urządzić nowe życie, chociaż był już starym człowiekiem, miał ponad 60 lat wtedy. I nie tylko dostał gospodarstwo, ale i 10 lat zwolnienia od podatków. Medalu nie dostał, ale prawdziwe wynagrodzenie, można powiedzieć, w naturze było bardzo wysokie ze strony władz austriackich. W tym sensie, jak również z punktu widzenia ocen tego, co się stało, przez samego kierownika polityki austriackiej, księcia Metternicha, który na bieżąco informowany o tych wydarzeniach podkreślał swoją radość właśnie, taką jak car Mikołaj, z tego, że Udało się rękami chłopów, przy pomocy zmyślnych własnych urzędników, stłumić w zarodku to, co określał jako rewolucję samą. Polskość, pisał w swoich listach wtedy Metternich, to rewolucja sama. Polska jest rewolucją, a więc trzeba zniszczyć tę rewolucję przy pomocy naszych wiernych chłopów. A więc ta interpretacja też ma za sobą poważne, e, można tak powiedzieć, Rację. Ale zanim przejdę do podsumowania, do interpretacji, która prowadzi nas w stronę dzisiejszych czasów i dzisiejszych podziałów, pozwólcie Państwo, że spojrzę na wydarzenia roku 1846 w sposób zupełnie abstrahujący od wszelkich ideowych sporów. Spojrzę oczami historyka, który chce się dowiedzieć, jak to naprawdę było. Według takiego pozytywistycznego schematu poszukiwania prawdy. Dlaczego? Dlaczego wtedy? Dlaczego tam? Dlaczego tak gwałtownie? I nigdy wcześniej, ani nigdy później. Odpowiedź zabrzmi bardzo dziwacznie dla Państwa, ale to jest odpowiedź, jaką jestem w stanie wykazać na podstawie najnowszych badań z ostatnich powiedzmy 20 lat. W których krzyżuje się praca historyków kościoła, historyków Żydów na ziemiach Polski i praca historyków klimatu, wreszcie praca historyków gospodarczych. Co takiego stało się, że tylko w obrębie Tarnowskiego, nie pod Krakowem, pod Krakowem, samym w najbliższej okolicy Krakowa nikt nikogo nie rżnął. W Przemyskim Nikt, nikt, znaczy bardzo niewielki był zasięg że tak powiem pogromów dworów. Wszystko to skoncentrowało się na terenie małego obszaru diecezji tarnowskiej, wyodrębnionej w XIX wieku z diecezji krakowskiej. Konkretnie w diecezji tarnowskiej doszło do tych pogromów. Otóż pierwszym zwiastunem nieszczęścia stały się powodzie, które dwukrotnie w 1844 i 5 roku nawiedziły ten region. Według informacji austriackich urzędników, którzy oczywiście byli no, zainteresowani skalą tego nieszczęścia, które dotykało przecież poddanych cesarza, 300 tysięcy ludzi na tym obszarze tarnowskiej diecezji, wymagało pomocy wskutek tych pobodzi, powtarzających się dwa razy w 1944 i 1945 roku, czyli straszliwe nieszczęście, ogromna klęska naturalna. Jednocześnie w 1845 roku na teren Galicji. Dociera zjawisko z dalekiej Ameryki. Ruch trzeźwościowy, który zaczął się w Ameryce Purytańskiej w roku 1825, przez Anglię, Niemcy i Górny Śląsk, dociera do Galicji w roku 1845. Bardzo piękna, szlachetna inicjatywa pod każdym względem. Chodziło o to, żeby no, skłonić chłopów do wyrzeczenia się wódki. Bo to była potworna plaga. To oczywiście inicjatorem był Kościół. Kościół nie bez trudu uzyskał zgodę władz austriackich, którym nie podobały się żadne inicjatywy, które nie wychodziły od niej samej. No ale w tym przypadku no, protestować przeciwko czy blokować inicjatywę arcy, bądź co bądź katolicki cesarz. Austrii no, nie mógł blokować inicjatywy, której celem jest no, moralność poddanych i pewien no, jednak zysk ekonomiczny z tego, że będą lepiej pracowali, skoro nie będą pijani, nie będą umierali za wcześnie z powodu alkoholizmu. A więc jest zgoda na ruch trzeźwościowy i w jednym 1845 roku dzieje się rzecz nie, niesamowita, też nie występująca nigdzie indziej, tylko na terenie Tarnowskiego. 90% mieszkańców, chłopskich mieszkańców diecezji tarnowskiej, wyrzeka się wódki przed ołtarzem. No to jest niesłychanie mocne wydarzenie. Człowiek przysięga przed ołtarzem, a chłopi chodzą co tydzień do kościoła, że zrezygnuje na zawsze z wódki. Dlaczego takie powodzenie tej akcji? No, bo ci ludzie doświadczyli dopiero co strasznej klęski żywiołowej kara za grzechy. Trzeba jakoś te grzechy odpokutować. Trzeba, szukając źródła tego grzechu, je zasypać. I to właśnie miała uczynić akcja wyrzeczenia się wódki. Więc 90% chłopskich mieszkańców diecezji tarnowskiej wyrzeka się wódki w 1845 roku. W diecezji przemyskiej, gdzie nie było powodzi, zaledwie 25% chłopów wyrzeka się wódki. Czyli tu nagle nastąpiła w tym miejscu koncentracja takich wydarzeń. No chłop nie pije wódki, a pił ją przez całe życie. I jego ojciec pił, i jego dziad pił. To był jedyny antydepresant, pamiętajmy, dostępny w ciężkim życiu chłopa, bo niewątpliwie to życie nie było lekkie. I nagle nie ma tego antydepresanta. Sam chłop się na to zdecydował pod namową czyją? Księdza. Ale jest oczywiście na wsi jeszcze karczmarz. Karczmarz jest przerażony tym, co się dzieje. No bo nie ma możliwości sprzedawania tego alkoholu, z którego żyje. On i jego dzieci wcale dobrze nie żyją, ale to jest jedyne źródło ich utrzymania. Niezadowolony jest także dziedzic. Bo przecież pieniądze z tej karczmy nie idą tylko do kieszeni karczmarza, ale idą także do właściciela, czyli do dziedzica. Nie wszyscy dziedzice są patriotycznymi obrońcami polskości. Wielu z nich jednak patrzy na to przez pryzmat na to, co najważniejsze w ich życiu przez pryzmat powodzenia ekonomicznego swojego majątku. I tak zapętla się prawdziwa tragedia, zupełnie nie pasująca do żadnego schematu ideologicznego. Prawdziwa tragedia rabacji galicyjskiej. Karczmarze mówią: "No zbuntujcie się do chłopów". Nie można tak żyć bez wódki, prawda? Dziedzic po cichu też temu często sprzyja, nie każdy rzecz jasna, ale sprzyja, bo traci konkretne pieniądze. I tak dochodzi do wystąpienia, i to jest istotny fakt, w którym ofiarą tych rzezi na terenie Tarnowskiego, straszliwych rzezi, w bardzo okrutny sposób zadawanych często. Śmierci pada 1200 osób. Wśród tych osób są oczywiście szlachta, są, jest służba dworska i są księża. Meternich pisał z lekkim jednak zaniepokojeniem, że kilkuset księży zostało zabitych. To była przesada. Raczej można mówić o kilkunastu księżach, kilku nazwiska znamy na pewno, tych, którzy zostali zamordowani. A więc ofiarą tego chłopskiego pogromu pada szlachta i księża, no i służba szlachecka. Ani jeden Żyd nie zginął w Rabacji Galicyjskiej. Ani jeden Żyd. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, żeby wrócić za chwilę, teraz to podkreślam, żeby wrócić do tego za chwilę, kiedy będziemy mówili o współczesnej interpretacji problemu rzezi galicyjskiej. Ale historyczny fakt pozostaje faktem. Rzeź galicyjska, pierwszy wybuch takiej masowej nienawiści chłopskiej i rzeczywiście straszliwej rzezi, którą można by nazwać tym słowem, które później wejdzie do użycia pogromem, nie jest w najmniejszym stopniu zwrócona przeciwko Żydom. I tu możemy niejako zawiesić to co e, ośmielam się nazwać próbą odtworzenia realnych przyczyn tego straszliwego wybuchu z 1846 roku. Wszystkie te elementy o których mówiłem chyba można tutaj wymienić. Rzeczywiście nagromadzone przez wieki doświadczenie społecznej krzywdy, rzeczywiście manipulacje władz austriackich według zasady divide et impera zwalczaj przy pomocy chłopów polskość ciemnych chłopów, ale także właśnie te specyficzne okoliczności, czyli nagłe klęski żywiołowe, wyrzeczenie wódki, które doprowadza do stanu, no powiedziałbym, drżenia setki tysięcy chłopów mieszkających na tym obszarze i czyni ich podatnymi do czynów gwałtownych w momencie, kiedy władze austriackie do tego ich namawiają. To powiedziawszy, proponuję, żebyśmy się przyjrzeli teraz na chwilę sposobowi interpretacji tej tragedii przez Stanisława Wyspiańskiego. Ponieważ tak się złożyło, że przypadkiem włączyłem kiedyś, dostępny na YouTubie, spektakl chyba najnowszy, czy jeden z nowszych w każdym razie spektakli Wesela, bardzo tak nieformalnie zorganizowany z okazji 70. Rocznicy PWST, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. To miało miejsce dwa lata temu. Bardzo to ciekawe. Bardzo Państwa zachęcam, żebyście to Państwo zobaczyli. Zaczyna się jak taki nowiec antypisowski. Wiadomo, he, he, śmiejemy się, bo to wyłapujemy każdą aluzję, która może być odczytana jako antypisowska. Niektórzy, co bardziej niemądrzy, aktorzy idą w tym kierunku. Ale stopniowo, kiedy słychać cały tekst. Wesela Wyspiańskiego, widać jak Wyspiański wygrywa z tą głupotą. Jak stopniowo, zbliżając się do finałowych scen tego narodowego dramatu, widzimy, jak on jest zawsze aktualny, jak jest silny, jak głęboka jest analiza dokonana właśnie przez Wyspiańskiego naszych problemów. Nie tylko w roku 1901, ale w roku 2017 i 2019, kiedy się to. Ogląda. Otóż tak właśnie próbuję z... zachęcić Państwa do spojrzenia na scenę, w której pojawia się upiór Jakub Szela. Otóż pozwolę sobie przeczytać parę fragmentów, które poprzedzają pojawienie się upiora, bo dopiero wtedy można zrozumieć, co ten upiór znaczy w weselu i co znaczy rabacja galicyjska w naszej historii. Otóż pierwszy moment, kiedy pojawia się ten problem w ogóle, to jest rozmowa dziada, czyli jednego z okolicznych chłopów, który przyplątał się na wesele z ojcem panny młodej. Dziad sceptyczny do tego pojednania chłopów z panami, bo pamięta jeszcze tamte czasy, właśnie rzeź galicyjską, mówi tak do ojca panny młodej. Piękne pany, szumne pany. I cóż wy na to mówicie, że to niby różne stany? Ojciec, co tam po kim szukać stanu? Od spodobała się panu, jednakowo wszyscy ludzie, od pany się nudzą sami, a to się pięknie bawią z nami. Dziad, bawią, bawią moi ściewy, a toć były dawniej gniewy, nawet była krew, żezańce, i splamiła krew sukmany przypomina, jakby dziad, że ta idylla z szlachtą polską, polski lud, to zjednoczenie narodowe ma w sobie bardzo głęboką bliznę. Pojawia się w następnej scenie obok dziada Żyd. Dziad znów komentuje wesele słowami skierowanymi do żydowskiego karczmarza. On z miasta pan, ona chłopka z miasta hep Het poprzyjeżdżali, chłopami się przywitali, jak się patrzy. Żyd. Taka szopka, bo to nie kosztuje nic, potańcować sobie raz: jeden w sas, a drugi w las. Czyli też ironicznie trochę, no wiadomo, że to takie trochę udawanie, ta zgoda narodowa. Pojawia się zaraz ksiądz, następny bardzo ważny, yy, że użyje tego współczesnego określenia, aktor sceny społecznej polskiej wsi w wieku XIX. A więc Żyd rozmawia z księdzem. Żyd. Bierę płacę, Ksiądz. Daję, bierę. Żyd. Moje, twoje. Ksiądz. Twoje, moje. Chłopską biedą nie obstoję. Żyd. Popatrz, dobrodziej, co się dzieje. Przy stołach się chłopy biją. Czepiec Maćka gruchnął w łeb. Ksiądz. A niech ta się chłopy biją, to mosiek w nich wódkę leje, Żyd, chłop, wódka, stare dzieje. Żyd, a sprzedaję, bo mam sklep, czepiec jutro mam nie płacić, to dziś w koło bije w pysk. Ksiądz, na chłopach chcesz się bogacić, drzesz podwójny zysk. Znów przerwę na chwilę dla krótkiego, nieskomplikowanego komentarza. Wyraźnie rysuje tutaj w sposób niezwykle prosty, jednocześnie przenikliwy wyspiański społeczne tło konfliktów na wsi. Nożyt rzeczywiście żyje z tej chłopskiej nędzy, bo zostawiają u niego te ostatnie pieniądze chłopi, może nie ostatnie, ale w każdym razie swoje pieniądze. I kiedy mają mu płacić, wreszcie uregulować rachunki te nakreskę dawane wcześniej. Kolejki wódki trzeba spłacić, no to się złoszczą, gotowi są do bitki. To jest normalne źródło społecznego konfliktu. Ksiądz też przecież, wchodząc w rozmaite układy z Żydem na wsi, bo to są stali aktorzy tej wiejskiej sceny społecznej, patrzy z pewną wyższością na chłopów, robi swoje interesy z Żydem. Pojawia się wtedy w następnej scenie pan młody i gospodarz. Gospodarz czyli Tetmajer. Jak się kłócą, jak się łają, mówi pan młody gospodarz. Ha, temperamenta grają, temperament gra zwycięża, tylko im przystawić oręża, zapalni jak sucha słoma, tylko im zabłysnąć nożem, a, napomnieć, a zapomną o imieniu Bożem. Taki rok czterdziesty szósty. Przecież to chłop polski także. Pan młody, a jakże to okropne, jakże? Gospodarz, do dziś chwalą sobie te zapusty. Pan młody, znam to tylko z opowiadań, ale strzegę się tych badań, bo mi trują myśl o polskiej wsi. To byli jacyś psi, co wody oddechem zatruli, a krew im przyrosła do koszuli. Patrzę się na chłopów dziś. Gospodarz, to co było może przyjść. Pan młody, myśmy wszystko zapomnieli. Mego dziadka piłą rżnęli. Myśmy wszystko zapomnieli. Gospodarz, mego ojca gdzieś zadźgali, gdzieś zatłukli, spopychali, kijami, motykami, krwawiącego przez lud gnali. Myśmy wszystko zapomnieli. Pan młody, jak to się zmieniają ludzie, jak się wszystko dziwnie plecie. Myśmy wszystko zapomnieli o tych mękach, nędzach, brudzie. Stroimy się w pawie pióra. Gospodarz. a odmienia nas natura, wiara, co jest jeszcze w ludzie, że coś z tego przecie będzie. Rok w rok idziemy po kolędzie i szukamy i patrzymy, czy co kiedy z tego będzie. Bardzo dramatyczny fragment, jednego z najbardziej dramatycznych dramatów, że spiętrzę te metonimie. W polskiej literaturze, bo przypomina tragedię, która się wydarzyła, i jednocześnie gospodarz, którego rodzina też została dotknięta rabacją galicyjską, mówi, że no, trzeba z wiarą patrzeć w ten lud, bo w nim, w tym ludzie jest jeszcze jakaś energia. Bez niego my sami, szlachta, nie, nie podźwigniemy siebie ani Polski. Więc co rok jakby z pewnym poczuciem beznadziejności, ale próbujemy ten lud zmienić, ten lud przybliżyć do polskości. Nie możemy z tego rezygnować. Gospodarz jest tutaj dobrym polskim inteligentem. Jest jeszcze jedna scena, która poprzedza pojawienie się upiora Szeli. To jest scena, w której do dziennikarza przychodzi inny duch Stańczyk. Dziennikarz jest symbolem inteligencji oczywiście. Nie tylko w dobrym, ale także w tym, co ryzykowne. Bo Stańczyk tak mówi do dziennikarza. Mąć tę narodową kać. Serce trój, głowę trać. Na wesele, na wesele, staj na czele. To jest zadanie i pokusa polskiej inteligencji, mącić narodową kać. Serce truć można przy okazji własne, głowę stracić, ale głowę stracić można przede wszystkim właśnie od tego ostatniego zawołania staj na czele. Czyli to poczucie, które jest wpisane w samą definicję inteligencji przez Libelta w roku 1844: mamy prowadzić, jesteśmy lepsi, widzimy dalej. Ten ciemny, gorzej wychowany, nienauczony chłop, no musi być pokierowany. Ten lud, ten plebs, ten populus, od którego wywodzi się pojęcie populizm. A więc jest tu pewne zadanie, które łatwo może przerodzić się w pychę, w zatrucie własnego serca poczuciem wyższości nad tym ludem. I dopiero teraz pojawia się w scenie Znów z dziadem upiór i te słowa, które wszyscy znamy, słowa upiora. Dajcie bracie kubeł wody, gębę myć, ręce myć, dziad, krew na suknach, krew na włosach, upiór. Jedno ty nie przeklinaj usty, boś brat, drży, jaszela, przyszedłem tu do wesela, bo byłem ich ojcom kat, a dzisiaj jestem swat. Umyję się, wystroję się, dajcie bracie kubeł wody. Ręce myć, gębę myć, suknię prać, nie będzie znać. Chce mi się tu na weselu żyć, hulać, pić, jedno ta plama na czole. Dziad, precz, precz, ty trup, upiór, widzisz w orderach chodzę. I tu właśnie jest jakby zamknięcie tego mitu, o którym mówiłem. Mitu, który ma swoje zakorzenienie w prawdzie. Pojawia się ten znak nadziei, że ten upiór, ten nawiedzający polską wyobraźnię, upiór podziału społecznego, ma swoje źródło w obcej intrydze, w tym orderze, który nosi Szela. Naprawdę, Szela, jak już wspomniałem, nie dostał żadnego orderu, tylko 30-morgowe gospodarstwo od cesarza. Ale to nie zmienia istoty rzeczy. Rzeczywiście. Austriacki zaborca starał się tak poruszyć tę krzywdę chłopską, żeby ona zwróciła się przeciwko Polsce. I co z tego wyniknęło? W naszej historii wiemy, co wyniknęło w następnych latach po Weselu Wyspiańskiego. Wyniknęło coś bardzo dobrego, coś najlepszego, co mogło wyniknąć, bo między Rabacją galicyjską, a weselem, i między weselem a odrodzeniem Polski niepodległej, trwała nieustannie ta praca, nieprzerwana, mimo tragedii rabacji galicyjskiej, którą wytyczył Libelt, Cieszkowski, praca organiczna, i trwały konspiracje i walki, takie jak powstanie styczniowe, w których próbowano i wciąż się nie udawało porwać chłopa do niepodległości. Ale ostatecznie praca organiczna. Prowadzona przez cały wiek XIX, doszła do tego przez kulturę przede wszystkim, przez nauczenie czytać i pisać po polsku tych chłopów, przez wysiłek tysięcy siłaczy i siłaczek, które zeszły do ludu z tą kulturą polską, żeby jednak trafili do Wesela Wyspiańskiego, żeby tam już rozmawiali z tymi panami w jednej izbie i chociaż pamiętają różne wizje. Tego, co działo się kiedyś w roku 1846, to jednak są już w jednym domu. Jeszcze nie potrafią ruszyć do walki, jeszcze zatrzymują się w chocholim tańcu, jak kończy się Wesele. Ale przecież pamiętamy, że do Wyspiańskiego przychodzi Piłsudski kilka lat później. I zaczyna się ten ruch legionowy, w którym jedną czwartą ochotników. Będą chłopi. Ktoś powie: 1,4-6 tysięcy mniej więcej na 25 tysięcy ludzi, którzy przewinęli się przez legiony ochotników, czy to dużo, czy mało, skoro chłopów była ogromna większość, wciąż jeszcze w Galicji. W każdym razie to ogromny postęp w stosunku do tego, co było nie tylko w 1846, ale w 1863, w powstaniu styczniowym. Wtedy pewien rosyjski badacz na podstawie rosyjskich archiwaliów dokonał takiego porównania jak która grupa społeczna była zaangażowana w polskim ruchu narodowym. Wyszło mu z tego, że może gdzieś znajdę te dane, nie chcę ich pomylić, już je przytoczę, że co 24 ksiądz katolicki został ukarany za udział w powstaniu styczniowym. To znaczy na 24 księży, jacy w ogóle byli pod zaborem rosyjskim, przynajmniej jeden trafił na Syberię albo do więzienia za udział w powstaniu styczniowym. Wśród szlachty te proporcje wynosiły co 50. Co 50. szlachcic był represjonowany. Wśród mieszczan chrześcijan to była proporcja 1 do 150. A wśród chłopów 1 do 1250. To znaczy na 1250 chłopów jeden był ukarany za udział w powstaniu. Czyli byli tacy, wiemy, byli przecież, zwłaszcza tu na północy, na Podlasiu wielu chłopów brało udział w powstaniu. Nie wszyscy zdzierali powstańcom nogi z, przepraszam, buty z nóg i donosili na nich do kozaków. Nie, to, to ten obraz Żeromskiego jest wykrzywiony, ale udział chłopów oczywiście był marginalny w powstaniu. A w legionach to już jest jedna czwarta. Dlaczego? Dlatego, że nie zrezygnowano, mimo tego tragicznego doświadczenia podziału wewnętrznego, z wysiłku, by chłopi stali się Polakami. Z wysiłku, który musiał trwać dwa pokolenia. Przede wszystkim musiały minąć dwa pokolenia oddzielające mentalność niewolnika od człowieka wolnego. Czyli wyzwolenie chłopa najpierw społeczne musiało przyjść i ono przyszło. W Galicji w 1848, w kongresówce w 1864, skutek powstania styczniowego. A więc to wielkie zadanie, do którego wstępem jakby był szok galicyjskiej rzezi, zadanie, by nie zrezygnować, ale pociągnąć chłopa do polskości, zostało przez polską inteligencję, przez panów. Którzy stali się inteligentami, wypełnione. Dziennikarz nie miał czego się wstydzić w weselu. Był częścią grupy, która pracowała intensywnie na to, żeby Polska była i umiała przyciągnąć do tego wielu chłopów. Oczywiście możemy zacytować pamiętniki Witosa, które kiedyś tutaj przytaczałem, mówiące o tym, jak wciąż jeszcze na progu XX wieku wielka nieufność wśród chłopów. W Tarnoskiem, tam skąd Witos pochodził, była do Polski, że chłopi wciąż bali się Polski i wierzyli temu cesarzowi z Wiednia. Ale możemy także przeczytać zapis słów innego, starszego od Witosa, przywódcy ruchu chłopskiego z Galicji, Jakuba Bojki, który mówi o tym, co zrobiła z jego chłopską duszą kultura polska, kiedy dotarła do tej duszy, bo się nauczył czytać i pisać. Bo ktoś mu przeczytał trylogię i wtedy Jakub Bojko tak opisuje to zderzenie chłopskiej duszy, do której dotarła polskość. Jakże wam dobrzy ludzie powiedzieć, co czuła moja chłopska dusza, gdym brnął coraz głębiej w rozdziały tej wspaniałej powieści. Zaprowadźcie z człowieka ubogiego, który się całe życie karmił jałowym ziemniakiem i trochą żuru bez omasty, do spiżarni do jakiegoś magnata. Gdy on tam pokasztuje tyle nagromadzonych różnorodnych smakołyków, których ani nie znał, ani nie wiedział, czy takie istnieją na Bożym świecie. A potem pytacie go, niech opowie, jakie ma wrażenia z tych odwiedzin. On wam raportu nie zna, nie zda, i ja tak samo nie czuję się na siłach. Co to za obrazy, co to za uczta była dla człowieka w ten czas, gdym, leżąc pod śliwką, czytał po raz pierwszy ogniem i mieczem. Właśnie o to chodzi żeby dotrzeć z tą kulturą wysoką, tą kulturą, która przekazuje, co to jest honor, co to jest godność, co to jest być Polakiem, do człowieka prostego, który jeszcze nie znał tych pojęć. Na to potrzebna jest ta praca, którą streszcza hasło Augusta Cieszkowskiego. Praca organiczna. I ta praca została wykonana tak skutecznie, że w 1920 roku, kiedy armia złożona w 80% z chłopów nie zdezerterowała na stronę bolszewików, tylko obroniła polską niepodległość, bo ci chłopi już byli Polakami. I to samo było w 1939 roku. To samo było w Armii Krajowej, bo przecież Armia Krajowa składała się w bardzo dużej części też z synów chłopskich, nie tylko bataliony chłopskie były złożone z chłopów. A więc chłopi stali się Polakami. Co więcej, można powiedzieć, to zadanie wypełnione przez uczniów wyspiańskiego, tak bym to określił, zostało wykonane tak dobrze, że dzisiaj chłopi są lepszymi Polakami od panów. Na tym polega odwrócenie sytuacji. Oczywiście nie wszyscy chłopi i nie wszyscy panowie są w takiej konfiguracji. I samo, że tak powiem, podkreślanie aktualności tego dawnego podziału stanowego jest na pewno ryzykowne. Ale zwrócę uwagę na swego rodzaju szczególną nową perspektywę, jaką na doświadczenie galicyjskie, rzezi galicyjskiej, daje spojrzenie z perspektywy zewnętrznej. Otóż można spojrzeć na doświadczenie Galicji oczami. Leopolda Zachera Mazocha, twórcę pojęcia masochizm. Otóż Leopold Zacher Mazoch urodził się w roku 1838 w Lwowie jako syn naczelnika policji galicyjskiej, austriackiej oczywiście. Leopold Zacher Mazoch starszy, bo tak samo miał na imię ten naczelnik policji, oczywiście zajmował się no w latach 30. i 40. Głównie no, śledzeniem tych polskich konspiracji, rozbrajaniem ich, przygotowaniem wszelkich metod ich zlikwidowania i utrzymywaniem porządku społecznego przy pomocy policji i jej agentury. Młodziutki Leopold Zachermazoch wyjechał z Galicji w roku 1848 jako dziesięciolatek, ale zapamiętał to, co widział w cyrkule nadzorowanym przez swojego ojca. Znaczy widział te wózki z ciałami przywożonych tam pobitych szlachciców, te psy, które zlizywały krew cieknącą z tych wózków i opisał to zresztą niedługo później w swojej pierwszej powieści napisanej w roku 1858, czyli jak miał 20 lat, pod tytułem Historia Galicyjska 1846. Potem napisze historię Zachermazoch właśnie tych wydarzeń, w których będzie sympatyzował z Szelą, będzie w nim właśnie pokazywał takiego galicyjskiego Spartakusa. Oczywiście administracja austriacka świetnie jest tam przedstawiona jako wzór cywilizacji. Zachermazoch zasłynie w literaturze światowej swoją następną powieścią pod tytułem Venus futrze, Venus impelz. To jest właśnie no, symbol tych praktyk masochistycznych, które są w tej powieści opisane, które stały się niejako przepustką do literatury światowej tego Galicjanina. Myślę jednakże, że właśnie to spojrzenie przez pryzmat Zahera Mazocha na rzeź galicyjską warto tu przytoczyć, bo staje się ono coraz bardziej spojrzeniem no, dużej części dzisiejszych Panów, którzy odcinają się od hamów, czyli od polskości, jaką z hamstwem kojarzą. To jest spojrzenie, w którym, co znaczy polskość? Polskość to jest szela, polskość to jest dziki chłop, który rżnie, zabija. Z tym się ma kojarzyć polskość. I tak to przedstawia Zaher Mazoch zgodnie z pewnego rodzaju mitem Galicji, opisanym świetnie zresztą przez amerykańskiego badacza Larry Wolfa w takiej pięknej książce, niestety nie przetłumaczonej do tej pory na polski, mit Galicji, tak się nazywa, taki tytuł nosi ta książka. Otóż co jest podstawą tego mitu? Że Galicja to jest taki dziki kraj, gdzie mieszkają najostatniejsi barbarzyńcy, dzikusy, do których trzeba dopiero zanieść kaganek cywilizacji i oświaty, oczywiście wyrażającej się po niemiecku. Z centrum cywilizacji, które jest w Wiedniu, w, no w Niemczech, w niemieckiej kulturze, no bo tu w Galicji, no wiadomo, dzikość i oczywiście absolutna niesprawiedliwość społeczna, którą reguluje dopiero sprawiedliwy cesarz. Tutaj ci dzicy, barbarzyńcy mieszkający w Galicji, no nigdy nie będą potrafili się rządzić sami, zdziczała szlachta będzie pejczem okładała chłopów, stąd właśnie pomysł masochizmu, prawda? to okładanie pejczem. To wszystko jakby przenosi z tego mitu Galicji, no tutaj no taka jest logika polskiej historii, panowie okładają pejczem chłopów, jedni barbarzyńcy są warci drugich. To jest wszystko ohydna historia, którą dopiero światło cywilizacji z Zachodu może stopniowo przemienić, roztopić. Przez urzędnika przychodzącego z centrum Europy. Otóż przytaczam ten obraz także dlatego, żeby pokazać, jak pewnym echem wraca on w pracach, które przypisują sobie miano naukowych, a które są. Czystym odzwierciedleniem tego rasistowskiego mitu. Rasistowskiego, ponieważ cała rasa polska jest tutaj zredukowana do obrazu barbarzyńców, dzikusów, ohydnych, budzących raczej odrazę niż współczucie. Mam na myśli książkę dalej, Jest noc. W tej książce napisanej przez grupę historyków i kulturologów gdzie są na pewno wartościowe rozdziały i fragmenty, gdzie na pewno sam temat udziału polskiej ludności w zabijaniu Żydów w czasie II wojny światowej jest tematem jak najbardziej wartym naukowego wysiłku? Tendencja jednak, żeby udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że u spodu tego zaangażowania, które chcą opisać autorzy leży właśnie coś w rodzaju endemicznego a właściwie prehistorycznego będącego fundamentem tożsamości polskich chłopów prymitywizmu dzikości która skazuje ich na rolę wiecznych kalibanów barbarzyńców których nie oświeci żaden cudowny prospero z zachodu zawsze będą mordować zawsze będą złowrogimi bandytami to jest ta wizja która znajduje nawet swoje odzwierciedlenie w takim szczególe, na który żaden z recenzentów jeszcze do tej pory tej książki wykazujących jej no, liczne nazwijmy to delikatnie uproszczenia, tendencyjności i sprzeczność z materiałem źródłowym nie zwrócił uwagi. Mam na myśli fragment, w którym historyk pan doktor habilitowany Dariusz Libionka, autor wielu cennych prac wcześniej, posuwa się tak daleko, by Stwierdzić, że chłopi właśnie mordują w czasie II wojny światowej Żydów, niejako nawiązując, do, świadomie nawiązując do swojej tradycji morderczej. I przywołuje fragment z Powstania Styczniowego, autentyczny. W którym jest mowa w zeznaniach chłopskich o, o tym właśnie, że dokonali tam jakiegoś aktu przemocy wobec Żydów. Takie akty przemocy wobec Żydów zdarzały się w czasie Powstania Styczniowego, choć były marginesem tych wydarzeń, które wtedy miały miejsce w Polsce, ale były. Ale powołuje się w owych zeznaniach ów chłop na nienawiść chłopską do Żydów, która miała objawić się w pogromie Żydów w czasie rabacji galicyjskiej i historyk w XXI wieku powtarza to jako fakt stwierdzony. Rabacja galicyjska była mordowaniem żydów przez polskich chłopów. No to jest tak jak w tym badaniu opinii publicznej w roku 2007 na temat Katynia przez świadomości Katynia przez cebo zrobionego, gdzie pojawiły się po raz pierwszy wśród najmłodszych respondentów odpowiedzi z czym kojarzy im się Katyn? I pojawiły się tam odpowiedzi Polacy mordowali Żydów. Tylko, że teraz to nie mówi anonimowy dwudziestolatek, który nic nie wie o historii, nie interesuje się historią, tylko to pisze historyk. Kojarzy rabację galicyjską z antyżydowskim wybuchem przemocy chłopskiej. Skuteczność tego wmówienia jest tak silna, że Ulegają mu nawet ludzie zdecydowanie nie podzielający wizji, powiedziałbym, antypolskich obsesji czy rasistowskich obsesji, o których tutaj mówię. Nie będę wymieniał nazwiska, ale człowiek, którego bardzo szanuję, polski patriota, po lekturze tej książki powiedział do mnie: No, widzi pan, z tej książki jakby wynika nawet pewnego rodzaju słuszność pana interpretacji dziejów Polski, że wolność zakorzeniona w polskiej tradycji jest taka ważna, ta wolność, którą niosła zawsze szlachta. Ponieważ w tej książce często pojawia się między innymi u pani profesor Barbary Engelking, sugestia zresztą źródłowo jak najbardziej dająca się udokumentować, że szlachta polska czy potomkowie polskiej szlachty chętniej częściej ratowali Żydów. To niewątpliwie fakt, prawda. Chłopi natomiast są rasą niższą, która w całości jest skażona takim odwiecznym antysemityzmem. Chłopi są nie do odkupienia. Taki jest werdykt tej książki. Szlachta może, potomkowie szlachty, może zachowali jakieś resztki ludzkości. Są gorszym, oczywiście, rodzajem ludzkim niż Żydzi, ale nie należą do tego najostatniejszego kręgu piekieł, który reprezentują polscy chłopi. Otóż myślę, że. To głębokie niezrozumienie opiera się także na braku badań nad losem polskich chłopów w czasie II wojny światowej, polskich badań. Jeżeli pojawia się książka, o której mówię dalej, jest noc, i nie ma w niej ani słowa o represjach spotykających polskich chłopów chrześcijan w czasie II wojny światowej, to. W oczywisty sposób mamy do czynienia z zafałszowanym obrazem, ponieważ mówi się o mordowaniu Żydów, straszliwej tragedii, w wyabstrahowanym zupełnie obrazie, w którym reszta społeczeństwa miejscowego żyje w, jakimś, w jakiejś otulinie. Nic się zasadniczo złego tej reszcie nie dzieje. Tymczasem, na szczęście, ukazała się w zeszłym roku praca niemieckiego młodego badacza. Daniela Brevinga w cieniu Auschwitz. Taki jest tytuł tej książki. I to jest książka w całości poświęcona niemieckim operacjom policyjno-wojskowym skierowanym przeciwko polskiej wsi. Wielką zasługą autora jest sprawdzenie na materiale źródłowym niemieckim, drobiazgowe sprawdzenie. Bardzo wielu takich operacji, które pozwalają mu stwierdzić, że co najmniej, przynajmniej na tym materiale, który on zbadał, da się to stwierdzić 60 tysięcy polskich chłopów zostało zamordowanych w akcjach pacyfikacyjnych niemieckich. On nie mówi, że nie więcej, tylko mówi tyle. Ja sprawdziłem jest co najmniej 60 tysięcy chłopów. Czy to dość dużo, żeby pomyśleć o pewnego rodzaju oswojeniu z przemocą, która dotyka nas samych? W warunkach II wojny światowej? Czy można pominąć to doświadczenie, powiedzieć, że go nie było i mówić tylko o jednym rodzaju zbrodni? Nie chodzi mi tylko o to pytanie retoryczne, ale chodzi mi bardziej o inną zupełnie część wstępną książki Daniela Brewinga. Ta książka powinna być przede wszystkim, czy ta część tej książki powinna być odczytana w kontekście Zarówno nieopowiedzianej historii w tekście dalej, pracy Dalej jest Noc, jak też w kontekście tej pracy o micie Galicji, pracy Lary Wolfa i interpretacji Zachera Mazocha, interpretacji doświadczenia z Galicją, że tak powiem, przez cywilizowanego Niemca. Otóż Daniel Breving pokazuje, jak propaganda niemiecka. Później narodowo-socjalistyczna, ale wcześniej jeszcze przed przyjściem Hitlera do władzy, przygotowywała obraz Polaków jako podludzi. Nie Żydów, tylko Polaków jako podludzi. W szczególności ta propaganda nasili się w momencie rozpoczęcia wojny przeciwko Polsce i utrwali się w formie takich potężnych stereotypów. Wszystkie te stereotypy możecie Państwo znaleźć u autorów książki Dalej Jest Noc. Na tym polega moje najbardziej twarde, ostre oskarżenie pod adresem tych autorów. Oni powielają rasistowską teorię na temat polskiego chłopstwa. Polski chłop nie jest człowiekiem, któremu można współczuć, który może przeżywać jakieś doświadczenia, rozterki duchowe, którego śmierć cokolwiek znaczy o tym zresztą mówiła pani profesor. Jedna z, że tak powiem, z autorek tej polskiej szkoły historii Holokaustu, że śmierć Żyda jest doświadczeniem metafizycznym. A śmierć nie Żyda? Po prostu śmierć. Śmierć chłopa nie wiem czym jest, jest chyba czymś mniejszym niż po prostu śmierć człowieka nie Żyda. Otóż to o tym wszystkim właśnie mówili instruktorzy narodowych socjalistów, żołnierzom, policjantom, którzy szli mordować kobiety i dzieci na polskiej wsi. Że to nie są ludzie, że nie należy im współczuć, że można ich zabijać, tak samo jak można zabijać Żydów, bo to są podludzie. I otóż to właśnie utrwalenie tego podziału, że Żydzi są lepsi albo chłopi są lepsi, Polacy są lepsi albo Niemcy są lepsi, utrwalenie tego rodzaju podziału jest straszliwą lekcją. Jaką pierwszy raz możemy prześledzić na przykładzie rabacji galicyjskiej, tych cynicznych uwag, jakie wtedy rzucał w odniesieniu do sytuacji znacznie mniej drastycznej, związanej z wykrytym spiskiem ściegiennego Carmikołaj Mikołaj, i tych komentarzy, które rzucał książę Metternich, niezwykle cywilizowany, kulturalny człowiek z salonów paryskich, piszący właściwie wyłącznie po francusku. Obserwując wydarzenia w Galicji. To są właśnie te doświadczenia i ta perspektywa, z której musimy spojrzeć na naszą historię, by nie dać się nigdy uwikłać w tego rodzaju podział, by nie ulec pokusie zdystansowania się od tej gorszej, populistycznej, chłopskiej, barbarzyńskiej Polski, tylko zgodnie z tym, Czego nauczał mistrz zmarłego 14 lat temu Jana Pawła II i co powtarzał Jan Paweł II. W każdym człowieku musimy zobaczyć bliźniego. Każdy człowiek ma równą godność. Taka jest nauka chrześcijańska. Ona dotyczy również niechrześcijan. Ale jeżeli przyjmiemy, że chrześcijanie, nasi współbracia chłopi, są pozbawieni tej godności, jeżeli nie będziemy zabiegali o to, żeby. Tę godność odnaleźli, jeśli ją stracili. Ci, którzy zatracają się dzisiaj w barbarzyństwie, dzisiaj w barbarzyństwie nie zatraca się chłop na wsi, tylko zatraca się raczej pan w niektórych klubach i pani w niektórych klubach w największych miastach polskich. Ale nie możemy odwrócić się od nich z pogardą. Musimy próbować w imię tej nauki, której symbolem jest zmarły 14 lat temu Jan Paweł II. Powinniśmy wyciągnąć tę naukę także z naszej historii, że jeśli damy się podzielić na panów i chamów, jeżeli obsadzimy się w roli tych lepszych, wszystko jedno po której stronie. Czy, czy teraz będziemy z dumą obnosili swoje hamstwo, czy swoje państwo, i nie będziemy myśleli o tych drugich jako o tych, którzy są częścią naszej wspólnoty, o których zabiegać powinniśmy, żeby znowu się w niej znaleźli, wtedy staniemy się ofiarą teorii rasistowskich, jakie zaproponowali instruktorzy NSDAP, jaką w praktyce realizował starosta Brain jakiej ulegają niektórzy twórcy nowej Szkoły Historii Holokaustu. Dziękuję bardzo.